Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek. Co ja mogę powiedzieć? Dosyć biedny jest ten czwartek. Dosyć biedny jest ten czwartek ze względu na to, że spustoszenie zrobił koronawirus. Znowu wałkujemy ten sam temat, można powiedzieć. Znowu koronawirus, ale no niestety takie są realia. Nie ma drużyny tygodnia. Jest za to nowy iconic moment, tym razem Manchester United. Mamy trzy postacie z tego iconic moment. Jest to Scholes, Beckham i Giggs. Pojawił się event, który generalnie polega na tym, że mamy stworzyć drużynę, w której jedenastka, tak to rozumiem, że jedenastka naszej drużyny, czyli na przykład powiedzmy, jak mamy jakiegoś tam trenera, znaczy może nie, może tak, pokażę wam, o co chodzi. Wybierzmy sobie kluby, bo to chodzi o klub, byle jaki klub. Którykolwiek klub z Premier League, Skybet, tej drugiej ligi, francuskiej ligi, włoskiej, tam jest chyba też hiszpańska, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to jest chyba właśnie tych osiem głównych lig. Wybieramy sobie jakąś drużynę. Powiedzmy, że potrzebujemy... chcemy zdobyć zawodników z Dominus? Nie. Serii A. Wybieramy drużynę sobie Juventusu i musimy z tych zawodników, których mamy tutaj, powiedzmy tak jak u mnie jest w klubie, stworzyć drużynę, w której przynajmniej ja tak to rozumiem. 11 zawodników jest właśnie z tej drużyny i tych 11 zawodników musimy umieścić w podstawowym składzie. Ławka, z tego co zrozumiałem, może być w ogóle dowolna, dowolni gracze. I ci gracze, i trzeba jeszcze na dodatek wybrać herb chyba naszej drużyny. Nie, to nie, chyba to nie. Chodzi o to, że stworzymy tą drużynę, powiedzmy, że chcemy zdobyć skautów Juventusu i tworzymy drużynę Juventusu, 11 zawodników, dodajemy do naszego klubu, do naszego składu, jako tą wyjściową jedenastkę i w weekend będzie... to właśnie to jest też dziwne, bo to tylko będzie chyba sobota i niedziela, tak to zrozumiałem. Możliwość. I rozegramy tą jedenastką. Rozegramy tą jedenastką. Chyba jakieś tam spotkania. Nie wiem, czy to musimy wygrać, czy nie rozumiem też tego do końca, tego pomysłu. Że musimy wygrać, czy musimy rozegrać cały match day tą drużyną. I dostaniemy w zamian za to 11 skautów, z tego co tam było, co tam jest napisane, że 11 skautów pięciogwiazdkowych, czyli będzie możliwość wylosowania, tylko oczywiście to nie futurów, tylko podstawowych wersji, zawodników z drużyny, którą stworzyliśmy, czyli jak mamy tutaj Juventus, no to będzie tam Ronaldo, będzie ten Diego Costa, Ramsey chyba, tak? O ile dobrze pamiętam, jest w Juventusie. To tam jest, to trzeba, czekajcie, to trzeba by było tak spojrzeć. Database i tutaj Club Teams. Seria A, Juventus. No i tutaj mamy właśnie 30 zawodników. Dostaniemy 11 skautów na tą drużynę.
Jak widzicie, no jest tutaj akurat 11 zawodników, którzy mają czarne piłki, ale, no oczywiście to jest też haczyk, tak? Bo niby dostaniecie tych 11 skautów, ale pamiętajcie, że każdy ten pięciogwiazdkowy skaut może też wylosować białą piłkę. To nie jest tak, że macie gwarancję, że na pewno wylosujecie czarną piłkę, tak? Tylko to jest kwestia taka, że możecie wylosować też białą lub miedzianą lub srebrną lub złotą piłkę, jeżeli nie macie jej w składzie. Więc to jest takie niby nie, ale spoko nawet ten event. Nie powiem, że nie, bo to na pewno dla ludzi, którzy dopiero zaczynają zabawę z PES-em, bo się przerzucili z FIFA albo przerzucili się z 19, bo już 20 na tyle jest tania, że stać ich na to, żeby kupić pełną wersję. Nie trzeba ściągać Lite. No to w tacy ludzie właśnie, dla takich ludzi jest to fajny event. No ale dla nas, starych wyjadaczy, którzy grają od samego początku PES-a, no no co ja mogę powiedzieć? No to jest bardziej taki ukłon w to, że możemy sobie znaleźć, może nie znaleźć, tylko wylosować zawodników, zwykłą wersję, żeby dotrenować tych naszych futurów. Słuchajcie, tak, jaki jest Special Agent w tym tygodniu? Tak jak mówiłem, Iconic Moments Manchesteru United. Zróbmy sobie tylko losowania. Tutaj mamy gwarantowaną piłkę. O, złota piłeczka, fajnie. Gwarantowaną piłkę za wersję Legend, którą kupiłem. O, Boria, proszę bardzo. Boria chyba drugi raz się trafił. Muszę go zobaczyć. Dupin, to możemy sobie. Tak, Yardel. Tak, Converting to Experience Trainer. Gradela chyba też sobie przerobię. Tak, nie ma co tutaj trzymać takiego zawodnika. Borię muszę zobaczyć, bo Borię mi się wydaje, że chyba mam. Zobaczę jeszcze Borię. Tutaj oczywiście jeszcze drugie. Gwarantowana czarna piłka. To było za ten event, który jest jakby kontynuacja. W zeszłym tygodniu też było. Wystarczyło rozegrać jeden mecz. Tutaj widzę, że z innych lig europejskich, czyli Bayern, coś wypadnie. Pytanie kto? Thiago Alcantara chyba. Tak, Thiago Alcantara. To tutaj też możemy sobie na trenera sobie go przerobić. Tak. Tutaj jeszcze tylko szybko zerknijmy sobie. A nie, to najpierw wam powiem, słuchajcie, bo to naprawdę odcinek powinien być krótki, bo nie ma tutaj zbyt dużo do omawiania. Tak, mamy trzy legendy podrasowane. Pierwszą legendą oczywiście jest Beka, który no jest tutaj po prostu już tak wykokszony, tak wykoksowany, taki podrasowany, że nareszcie umie biegać, bo już ma prawie 80 tempa, a on jeszcze ma 28 leveli do góry, więc uwierzcie mi, że plus do tego ten jego dribbling 83, no to jak dostanie tego dribblingu jeszcze powyżej 85, to już będzie naprawdę no bestia w każdym calu praktycznie. Tutaj jedynie co to tylko ta obrona będzie u niego kulała, ale no on nie jest człowiekiem do wykonywania defensywnych zachowań. To jest człowiek, który służy do wykonywania
do wykonywania zdecydowanie ofensywnych zagrań, no i stałych fragmentów gry, tak? Bo to place kicking, curl, plus do tego kicking power, finishing i low pass, lofted pass. Tutaj nie ma co mu zarzucić. No. Physical contact wysoko, balans wysoko, stamina wysoko. Ja nie mam się do czego tutaj przyczepić. Tylko mógłbym mieć na przykład dribble through, jeszcze dwie gwiazdki na dribble through. I nie cross specialist, tylko może hall player albo box to box. O, i wtedy by było to fajnie. A jeżeli chodzi o skille, no to mamy full zapełnione, nic tutaj nie dodamy. Więc zresztą nawet nic tutaj więcej nie jest potrzebne, bo on ma weighted pass, pinpoint crossing, outside curly, low lifted pass, through passing, vantage pass, first time shot, knuckle shot, więc można też nim próbować long range drive. No, to on jest takim człowiekiem, żeby uderzyć z nim daleka tego cannonballa, który wbrew pozorom ostatnio zaczął trochę częściej wchodzić. Więc no jest. Zresztą widzicie, o, long ranger, early cross. To jest człowiek od świetnych podań i strzelania z dystansu. Scores. Orchestrator, czyli bardziej to jest skill, który będzie tylko na DMF-ie uruchomiony. Ale on jest taką. No nie jest jakimś takim nadzwyczajnym zawodnikiem. Jakimś wow, super, który wszystko jest tak jak Beckham. Ale myślę, że na tym 30 levelu będzie dawał radę. Balans trochę ma niski i kontakt fizyczny. Prędkość 78, no to też tak. Ale 30 level, więc te wszystkie praktycznie żółte, które mają 80 overalla, statystyki, to one zrobią się zielone. Więc może być z niego niezła bestia. Może trochę się to kółko zrobić większe. Ma heading, ma long range shooting. No jest tutaj zdecydowanie i do skille do podań i do strzałów z daleka. O. Tylko, że no tak jak widzicie, finishing ma 84, kicking power 96, czyli umie sieknąć mocno piłkę, ale nie zawsze, nie jest to zawsze celnie, tak? Longboard expert i long ranger, czyli no zawodnik, którym można próbować tutaj coś działać z środka pola, próbując strzelić im gola. Orkiestrador, no to tak jak mówiłem, tutaj low pass i lofted pass będzie powodował, że będzie słał idealne piły pod bramkę przeciwnika do naszych napastników. No i Giggs tutaj powiem wam, że wygląda zdecydowanie lepiej niż ten, który jest dostępny. I no, może rywalizować już z tymi najlepszymi. Nie powiem, że nie. Bo już to speed i acceleration ma dosyć wysoko. Tylko tak, 29 leveli to jeszcze coś może mu tutaj podrosnąć. Tutaj można go jeszcze też podrasować mocniej. Więc te żółte statystyki, które są na 80, wejdą na pewno na 85 i wyżej. Tylko tak, jakby jeszcze na low passie miał dwie gwiazdki zamiast jednej i staminę trochę wyżej, to byłoby naprawdę super. Bo ma ten dribbling i ball control i tight possession ma wysoko, ale co z tego, jak to jest zawodnik, który bardziej będzie na zasadzie takiej, że dostanie piłkę i dzida. A jak będzie przeciwnik, obrońca próbował mu odebrać piłkę, no to nie będzie, będzie miał, znaczy, może tak, będzie trochę łatwiej mu odebrać piłkę ze względu na to, że balans jest niski.
I on będzie miał trudność, ma tym ciężarem ciała balansować. Więc ten balans tutaj jest trochę jego piętą achillesową. Natomiast balans i stamina, tak? Natomiast reszta nie jest źle, nie jest źle. Jest to zdecydowanie taki zawodnik, żeby nim grać w środku pola i podawać nim albo pociągnąć nim grę do przodu przez to właśnie, że ma dribble through. Tylko no widzicie, no jest tutaj balans nisko, ale ma parę skilli, które pozwolą mu ominąć przeciwników, czyli Scissors Feint, Merciless Turn, Cut Behind and Turn, Step on Skill Control. To są takie właśnie skille, które są odpowiedzialne za to, żeby łatwiej mu było wyminąć tych zawodników. Natomiast no, do podań to ma Cheap Shot Control, Heel Trick, Pinpoint Crossing, Outside Curly, Low Lofted Pass. Nie pamiętam, co to jest ten gamesmanship. Musiałbym zobaczyć na stronie internetowej, zobaczyć, o co tam chodzi, albo wejść w PES-ie, jest też to opisane, tylko nie pamiętam, gdzie to dokładnie. Ale za to Computer Playing Stars, no to tutaj Long Range Shooting, Incisive Run, Speeding Bullet, Amazing Run, Trickster. No dobry, dobry jest ten Giggs. Nie powiem, że nie. Jeżeli go trafię, to na pewno będzie miał pierwszeństwo przed Raulem, który no, w porównaniu do niego jest wolny. A reszta tych piłek tutaj w tej paczce, no to nie jest też jakaś tragedia, nie jest coś nadzwyczajnego. Maguire to od razu idzie praktycznie do przepalenia, bo nie umie biegać. Reszta zawodników jest bardzo dosyć ciekawa. No ale tak jak mówię, no tutaj jest bardziej zawodnicy z Ligi Angielskiej, przede wszystkim Manchesteru United, Ligi Angielskiej, ci, którzy grali w Manchesterze United albo byli związani z Ligą Angielską, więc no jest taki miszmasz, tak? Miszmasz, ale warty uwagi, że tak powiem. Warty uwagi, warty sprawdzenia, zobaczenia, z czym to się je i ocenienia, czy jest warte dalej tego ciągnięcie. No i słuchajcie, no to by było tak naprawdę na tyle, bo w tych Online Challenge Cup nic tu się nie zmieniło. Computer Challenge Cup, no to już jedno już się nam zakończyło. Jutro jest jeszcze dostępne drugie i tak, dobrze mówię? Już się sprawdzimy. No tak jak mówię. Jeszcze jedno jest dostępne przez piątek i trzecie będzie dostępne przez sobotę i niedzielę. Więc no to tutaj jest to wszystko do ogarnięcia. No a drużyną, którą bardziej będę cisnął teraz ze względu na to, że nie ma form, no to jest drużyna Legend. Uzupełnię ją oczywiście o zawodników, którzy są mi potrzebni. Jak widzicie, mam tutaj tego Beckhama. Można powiedzieć tego lepszego, tą lepszą wersję, bo tego młodszego z Manchesteru United, a nie tego z wersję, którą on był już w Realu Madryt, ale w koszulce z reprezentacji Anglii. Więc no i tutaj będzie też kwestia taka, że Figo, tak jak mówię, jak Giggsa trafię, no to będę miał dylemat, czy zostawić Figo, czy Arszawina, ale Arszawin bardzo ładnie się spisuje i dobrze mi się nim gra, a Figo jest taki bardziej skillowy, tak? Tylko że jest wolny, no to no na bok 80 speeda, to trochę przymało. Przy Ronaldinho już daje prawie radę, no ale to Ronaldinho. Tak więc, no jeżeli film Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, no i subskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem, który będzie wychodził na kanał, naciśnijcie przycisk dzwoneczka obok subskrypcji. Wielkie dzięki za uwagę i cześć, trzymajcie się. A!
Jeszcze zapomniałem powiedzieć, drużyny, jakie będą w matchdayu w przyszłym tygodniu, to jest PSG i Bolonia chyba, o ile dobrze pamiętam. Więc to by było na tyle. Wielkie dzięki i cześć.